Tu się wydarzył, mam nadzieję, że niekoniecznie tylko cud, ale że prawie cud, o który walczyli od 10 lat zarówno mieszkańcy, jak i kupcy tego targowiska. Dzięki wielkiemu wsparciu władz Poznania mamy w tej chwili zupełnie nowe targowisko. Mamy teraz XXI wiek, no, co tu dużo mówić. Zmiany poszły w tym kierunku, że i dla społeczności lokalnej, i dla mieszkańców, i dla przyjeżdżających tu na zakupy, warunki zakupów się diametralnie zmieniły, tak samo dla kupców. Duży postęp. Bardzo się cieszymy, że mamy możliwość organizowania też tutaj takich imprez, że to targowisko nie jest tylko i wyłącznie miejscem handlu, ale same ławeczki pokazują i to, co się tutaj dzisiaj dzieje, że jest to też miejsce spotkań mieszkańców, że miejsce naprawdę bardzo ożyło. Pierwszy raz dopiero wyszliśmy poza lokal z taką funkcją, żeby poza lokalem sprzedawać nasze produkty, żeby szerzej zaprezentować się poznaniakom i uważam, że to jest fantastyczna inicjatywa. Szczerze mówiąc, nie spodziewaliśmy się takiego dużego odbioru. Myśleliśmy, że to będzie jakaś mniejsza akcja, jednakże inicjatywa widać, że jest na tyle fajna i tyle rozpowszechniona, że niestety bardzo szybko nam się jedzenie skończyło, za to przepraszamy i polecamy się na przyszłość. Docieramy do ludzi, którzy być może nie spróbowaliby tych dań, które serwujemy w normalnych warunkach, a przez to, że one są trochę tańsze, trochę mniejsze, że pojawiamy się w miejscu, gdzie oni żyją, to wiemy, że oni mają szansę tego spróbować. Mam nadzieję, że może wrócą, mam nadzieję, że doznają ciekawych wrażeń. W naszej restauracji korzystamy głównie z warzyw z naszego własnego gospodarstwa ogrodniczego, a to, co nam potrzeba, uzupełniamy tutaj właśnie na ryneczku na Świcie. Mamy tutaj jednego swojego ulubionego dostawcy, który też nam swoje produkty gwarantuje. Żaden z remontowanych rynków nie będzie wyglądał tak samo. Świt, ryneczek osiedlowy, mały, bardzo nowoczesny. Rynek Jeżycki, jeszcze inny, bo w starej strukturze miejskiej, gdzie musimy połączyć to, co się dzieje wokół z kamienicami, połączyć z potrzebami targowiska. Rynek Łazarski, tam bardzo nowoczesny projekt, który zmieści się w starej zabudowie. My również będziemy pracować już za chwilę nad rynkiem bernardyńskim, także każdy z ryneczków to osobne praca, osobne projekty. Remont pokazuje, że tak naprawdę targowiska są potrzebne, że jeżeli one są przystosowane, przytulnie zrobione, dobrze zorganizowane, to mamy w tej chwili wszystkie miejsca, my jako zarządca, sprzedane. Wszystkie pawilony są również sprzedane, czyli to pokazuje, że przed nami jeszcze czas, gdzie te rynki będą żyły. To są bardzo ważne miejsca pracy. To jest coś, co bardzo dobrze wpływa na tkankę miejską. I bardzo się cieszę z tego, że mamy możliwość odnawiania tych rynków, przywracania ich dawnej świetności, jak również inwestowania w infrastrukturę przy tych rynkach, by jak najlepiej one mogły służyć mieszkańcom, ale również by te warunki pracy na tych rynkach były godne